Hej wszystkim, z tej strony Atakama na waszych ekranach, kolejny odcinek z Alicji Online i kochani, wiem, że ominęło mnie trochę aktualizacji, generalnie chyba trzy, ale wszystkie są związane tak naprawdę z jednym, z systemem rankingowym, który został dodany i trwają nad nim wciąż prace. I teraz pokrótce w sumie, ja sama też poczytam, dowiem się, o co tutaj chodzi, bo wiem, że ten ranking ma wpłynąć jakoś na nasz stopień zaawansowania, wybaczcie, jestem chora. Kawka jest, ciastko jest, także można grać, można nagrywać. Mam nadzieję, że mój głos nie będzie Wam przeszkadzał, no mimo wszystko, dobra. Uwaga, pierwsza aktualizacja, która miała miejsce 10 listopada, właśnie wprowadzała nam system rankingowy. Podstawową funkcjonalnością ona była kiedyś i ona pozwalała graczom na konkurowanie ze sobą w najniższym brązowym rankingu. Aha, wszyscy gracze zostaną podzieleni na grupę składające się ze 100 osób, w których będą ze sobą rywalizować, ok? Każdego roku są 4 sezony, w których gracze mogą rywalizować o swoją pozycję. Ojej, i jakieś punkty graczy są? O kurczę, trzeba wejść na stronę i poczytać samemu, bo to jest masakra, dużo tego do czytania, ja ogólnie nie będę teraz zanudzać, no ale wiadomo, tak tylko pokrótce. Będziemy mogli w pełni otworzyć pierwszego funkcjonalnego sezonu. Aha, czyli od stycznia już będą otwierane. O kurczę, to tutaj trzeba wejść, ranking, tygodniowa nagroda. Aha, i w każdą środę właśnie będzie do odbioru tygodniowa nagroda. To była ostatnia aktualizacja. A, okej. Nagroda zeszłego tygodnia. Aha, bo wiecie, o co chodzi? Bo ja niestety nie grałam. Więc w zeszłą środę tak jakby no nie zrobiłam żadnego rankingu. I to jest chyba... ze znajomych, czy w ogóle ranking jakiś? Co to jest? Ja nie wiem. Możecie mi napisać w komentarzu. Czy to są moi znajomi? Czy to? Czy to wszyscy ludzie? No bo jakbym była 80... No to nie, to jest niemożliwe. To jest totalnie niemożliwe, więc to muszą być znajomi. Dobra. 17 listopada została dodana aktualizacja, w której dodali do gry srebrny, złoty oraz platynowy ranking, to więc już było bardziej zaawansowane. No ja cały czas mam ten brązowy, jak widzicie, ponieważ nie grałam od ostatniego razu. Jeżeli osiągniesz 7,5 tysiąca punktów rankingowych, zostaniesz umieszczony w złotej randze, a 24 tysiące, przepraszam, uczyni cię szanowanym członkiem elitarnej rangi platynowej. Okej. Również w tym tygodniu zaczęliśmy eksperymentować z oświetleniem rancha. Teraz, gdy zmienisz pogodę na swoim ranchu, zobaczysz również różnicę w jasności i kolorze. To też trzeba zobaczyć, szybciutko. Zarządzanie ranchem. Zaraz. Sky. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, tu mamy ten deszcz. No to... ale piękne! O rany! Ale to jest piękne! Ja chcę! Tak, chcę! Jacie, ale śliczne to niebo. Strasznie mi się podoba. No dobra, więc okej. Czy ja widzę jakąś różnicę w światełku? No może jakaś tam nieznaczna jest, aczkolwiek na mnie jakoś ona strasznie nie wpływa. No dobra. Dalej i to właśnie była niedzielna aktualizacja z tego tygodnia, czyli kiedy to był? Niedziela? Który to był? Który to był niedzielę? Ja nie wiem. Któryś tam, na pewno. Już Wam mówię. To był 24. Okej, więc przechodzimy do aktualizacji. Co więcej, już dziś możesz otrzymać swoją pierwszą nagrodę, czyli właśnie to jest to, co zostało dodane w tym tygodniu, czyli odbieranie tych właśnie nagród tygodniowych w każdą środę. Systemu rankingowego, w każdą środę Twój ranking będzie oceniany, a nagroda specjalna będzie przygotowana dla Ciebie, zostanie swoim stopniem i miejscem w tabeli rankingowej. No i to ogólnie chyba wszystko. Należy pamiętać, że obecne nagrody są wykorzystywane wyłącznie do testowania w sezonie beta. Możesz spodziewać się cenniejszych nagród tygodniowych, gdy prawdziwy sezon rankingowy rozpocznie się 1 stycznia 2020 roku, czyli od tego roku już będzie coraz lepiej, słuchajcie, z tymi nagrodami i z tym wszystkim. Ja się bardzo cieszę, bardzo chciałabym, żeby to się rozwijało i tak jak się rozwija teraz, to jest naprawdę super. No i generalnie, jak widzicie, ja tutaj nie za dużo mogę zrobić na tej Alicji, ponieważ ani nie pobliduję, ani nic, ze względu na to, że po prostu jestem biedna. Czy ja tutaj mam coś? Może nie? Żadnych pieniążków? Okej, zobaczę, czy mam...
coś do odebrania, bo tak może się zdarzyć, że wiecie, jakiś przedmiot inny, może jakieś pieniążki, niestety nie. No dobra, no to co, ja szybciutko poszukam jakiś pokój i sobie pogramy. Zobaczymy, jak będzie z wbijaniem tego... O, coś tu jest. Z wbijaniem tego poziomu i pozwólcie, że napiję się kawki z rana. Okej, jestem gotowa, możemy jechać. Musiałam sobie odsunąć klawiaturę, bo słuchajcie, za blisko, była za blisko. Byście słyszeli, jak klikam. To niedobrze, jedziemy. Alicja przy kawusi to jest coś super, naprawdę polecam. Dobra. Avior, jesteśmy na drodze do zwycięstwa. Ja bym bardzo chciała tego konia rozwinąć i chciałabym też go wystawić, ale no niestety trzeba na to uzbierać najpierw pieniążki. Szkoda, że już się skończył ten, wiecie, ten etap, gdzie mogłam sobie powbijać te punkty trochę więcej, no bo już wiecie, te prezenty na Halloween i tak dalej, ale niedługo na pewno będzie coś podobnego na święta, także poczekajmy, powbijajmy pieniążki. 3, 2, 1. I... Matko Bosko! No nie! Co tu jest? Gdzie jest ten pad? Aha, no dobra, świetnie. No to sama sytuacja, no masakra. Ja mam nadzieję, że nie przestraszyłam was tak, jak sama siebie przestraszyłam. Proszę, żeby to już nie było. Pewnie jak ja dostanę od kogoś po tyłku, to wtedy to się włączy i będzie znowu akcja nieciekawa. O Jezu, nie ominęło. Auć. O, czyli nie dostałam, dobra. Nie słychać tego pada. Ja nawet nie wiem, gdzie on jest! Ktoś go gdzieś tu położył i co? Ja muszę go teraz szukać. Dobra, na tym wyścigu jakoś to przeżyję. Po prostu na następnego odłączę, jak go znajdę. Masakra! Nie lubię takich niespodzianek, bo się później cała stresuję, wiecie? Ja jestem zaraz taka już, nie wiem, nieobecna. Dobra. Olala! Dobra, jedziemy. Co tu się w ogóle... Ha, w ogóle ja ich dogoniłam, także wow. Wow. Na takim szybkościowym wyścigu nie miałabym szans. A tutaj, słuchajcie, jest szansa jeszcze, żeby być w pierwszym miejscu, także spoko. Dlatego ja lubię w ogóle magię, bo tutaj coś się dzieje troszeczkę więcej. Pomijając fakt, że ja w ogóle nie umiem na szybkości, nie? Dobra. Proszę bardzo. Tak ode mnie. Dla was. Kombo na 4 osoby. Bardzo ładnie. Boże, wjechałabym w mur. Ty mi tam nie machaj, tylko... A czemu ty stoisz? Dlaczego? Tak. Może też miała pada podłączonego i się przestraszyła, wiecie? To jest tak. Tak to jest czasem, no. Dobra, to jest ostatnie kółko. A ta. Jedź. Nie no, albo się rozłączyło, albo coś. Okej. Okay. Aha, mam teraz słoneczkę. Dobra, to proszę bardzo. Może jakąś szybkość dostanę na koniec? O, być tak długim, to by było super. O, go. Nie. Ajeju, ale cię zachłanność tu dopadła, a ta. Już naprawdę. No, to było piękne. Ja chciałam, wiecie, tak uniknąć tego bardzo. No ale cóż, nie udało się. Gdyby nie to, może byłoby lepsze miejsce. No cóż. Piąte też nie jest najgorsze, biorąc pod uwagę, że ta jedna osoba w ogóle nie brała już udziału w tych wyścigach. I czemu nie dostałam doświadczenia? W ogóle jestem ciekawa, kiedy oni wprowadzą w końcu ten moment, że... Kiedy wprowadzą ten element, że jest wyższy poziom niż teraz, czyli 60, że wiecie, po prostu będzie można wbić trochę większy ten poziom. Bardzo bym chciała. Jedziemy. Aha, miałam padę odłączyć! O nie! Tutaj co jest? A, mam go! Mam cię, dziadzie. Ha! Odłączyłam! Teraz nie będzie mi wibrował. No, go. Mam nadzieję, że... Okej. Wbierz zaklęcie stresu wyścigu. I to jest chyba najprostsze. 3, 2, 1! Go! Ja nie wiem czemu
Ale ja nie umiem zrobić tego perfect startu, żeby być na pierwszym miejscu. Zawsze wybiorę jakiś zły moment. Nie! Ło! Ktoś mnie chyba zepchnął, dlatego tak to... Aaaa! O nie! Masz ładnego ko... O, klasa! Masz ładnego konia. Ty właśnie. Waiato. O, właśnie ty. W ogóle bardzo lubię tą mapę! Dopiero teraz mi się przypomniało, że to ta mapa, ta fajna taka, z pustynią. Aha, dlaczego lubię z pustynią? Dajcie znać w komentarzach, dlaczego lubię mapy z pustynią. Kto wie? Jestem ciekawa, czy oglądacie mój kanał tak długo, że wiecie w ogóle? Dlaczego? Czy może nie? A może sami się domyśliliście? Dajcie znać. Jestem bardzo, bardzo ciekawa w sumie. Bo wiem, że są osoby, które wiedzą na pewno. Oje, co tam było? Tam było coś takie... Ja muszę o tym pamiętać! Tam było takie coś na dole, jabłko albo coś. Ja chcę wiedzieć, co to. Po co to? Ja ominęłam kilka aktualizacji, więc to mnie ciekawi bardzo. Jestem... Ja i teraz pewnie przez całe kółko będę gadać i o tym zapomnę oczywiście, jak zawsze. Okej, okay, na ślepo strza... Nie, nie można na ślepo... Można. Okej. Okay. Miau! Oj, 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 oj! O nie, o nie, o nie! O nie! Dobra, ale tutaj już teraz... Już nie już mogę być ostatnia, trudno. Ostatnio nie byłam ostatnia. W sensie, na ostatnim odcinku nie szło mi tak źle jak teraz, ale teraz chcę wiedzieć, gdzie jest to jabłuszko, które było tam. Czy to jeszcze będzie w ogóle? No i ominęłaś, no i biegnie. No tak. Dobrze, że to nie był krytyczny. I teraz będę miała przyspieszenie, na pewno, no ładnie, tak. I teraz go nie wezmę, no bo przecież ominę. A, to jest! Mam cię! Co to jest? Co to jest? Jak ja mogłam to w ogóle zrobić? Ale co ja zebrałam? Nie wiem nawet. Coś zebrałam, ale co? Ja, no tak, doświadczenie i ranking, jak ty będziesz budować, a ta to naprawdę powodzenia. O, dziękuję bardzo. Za wiele z tego karnawału nie wyniesie ten mój koń, bo poziom jego nie jest za wysoki, ale no, 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 no. Aha. No fajnie. Dobra, zobaczymy, jak to się tutaj zmieniło z tymi punktami. No momento, 70. Mam 31 punktów, a tutaj ktoś ma 1500. A, okej. No trochę mi brakuje do 24, żeby mieć platynowe, ale to zależy od tego chyba, jak długo się po prostu gra. Czyli im więcej czasu spędzamy, tym lepsze mamy nagrody i tym super będzie. Bardziej super. Mój koń został wylosowany. Dobra, tutaj class up na go. No i co, jeszcze nie będę go... 77 punktów. To jeszcze dwa, żeby go wystawić i żeby miał full. No okej, okay. Tak zrobimy. Tak zrobimy, słuchajcie. Na razie nie będę, bo za mało po prostu mam pieniążków, a chciałabym go wystawić za troszeczkę więcej, bo wydaje mi się, że jest trochę więcej wart pomimo tej grzywy. No to jednak ma geny plus 9 i rodziców ma z długą grzywą, więc... No, dobra. No to co? Dajcie znać w komentarzach, jaki wy macie ranking i czy wam się te aktualizacje ostatnio podobają i czy czekacie na styczeń i na w ogóle nową erę w tej Alicji tak naprawdę, jeśli chodzi o takie dodatki. A te dodatki są zwykle najfajniejsze, także no. Ja was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę wam miłego dnia. Do następnego. Trzymajcie się i cześć. I nie zapomnijcie zostawić łapeczki, jeżeli odcinek wam się podobał. Pa, pa!